Do wypadku doszło na 119 km S5 pomiędzy węzłami Biskupin i Rogowo. Tafla lodu spadła z ciężarówki na jadący za nią samochód osobowy. Obrażeń doznała pasażerka osobówki. Kobieta została przetransportowana do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Samochodem podróżowały 4 osoby. Kobieta, która doznała obrażeń, została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Zdjęcie: tafla lodu spadła na osobówkę. Polsat News, Polsat News. Czytaj więcej: śnieg i lód spadł z ciężarówki na samochód. Jaki mandat i kto odpowiada za szkodę? Wypadek na S5 to był ułamek sekundy. Reklama. To był ułamek sekundy, poderwało wielką płytę lodu, metr na pół metra. Zdążyłem krzyknąć: uwaga, coś leci, i to może trochę pomogło, bo każdy trochę się zasłonił, opowiadał kierowca osobowego auta w rozmowie z reporterem Polsat News. Zdjęcie: pasażerka osobówki została przewieziona do szpitala. Polsat News, Polsat News. Zapytany o stan pasażerki wyjaśnił, że ma pociętą twarz, ale dzięki temu, że miała na sobie okulary, oczy nie zostały uszkodzone. Droga S5 w kierunku Poznania była zablokowana. Obecnie zablokowany jest prawy pas, a ruch odbywa się tak zwany pasem szybkim, poinformował dyżurny oddziału GDDKiA w Bydgoszczy Władysław Kończak.